Cześć kochani, witajcie w kolejnym życiowym odcinku. Dzisiaj postanowiłam uszyć bluzkę z koronki i właśnie tak z Grzegorzem się teraz zastanawiamy, że właściwie idzie zima, a ja szyję bluzkę z cienkiej koronki i właściwie chyba to nie ten moment, ale mam niedługo wesele i wymyśliłam sobie, że połączę bluzkę z koronki z tiulową spódnicą. Myślę, że będzie to wyglądało fajnie, dlatego dzisiaj szyjemy bluzkę z koronki, bo tak naprawdę myślę, że wy też macie różne jakieś okazje, a na przykład taka bluzka na święta Bożego Narodzenia też może być fajna, w zależności od tego, co się nałoży pod spód bądź na wierzch, da radę. Także dzisiaj szyjemy bluzkę. Zaczynamy od wykrojenia, narysowania i wykrojenia tyłu naszej bluzki. Mam tutaj tkaninę złożoną na pół, czyli to jest moja linia środka tyłu. I najpierw tak, zaznaczacie sobie długość waszej bluzki. U mnie to wyszło, nawet już nie pamiętam, muszę zmierzyć. 58 cm plus dojdzie jeszcze na podwinięcie, czyli 60 cm. Następnie musicie sobie zaznaczyć wasz dekolt i to jest tył, czyli on nie będzie taki, z przodu byście wycinali bardziej, a z tyłu tak troszeczkę. U mnie wychodzi dokładnie 10, czyli 20 cm, bo mamy dwie części, tak? Później, od jak macie już zaznaczoną ten element, zaznaczacie sobie ramię. U mnie jest 10 cm tutaj, to jest ramię. Następnie macie swoją długość 80 cm i teraz tak, 60. I teraz mierzycie sobie od tej linii, czyli od ramienia do biustu, ile macie. U mnie wychodzi 25 cm, czyli mój biust jest gdzieś w tym miejscu i tu odmierzam sobie obwód mojej klatki piersiowej i zaznaczam 1/4 tego obwodu. 23,5, czyli to jest ta linia, tak? Od biustu liczycie sobie wysokość do talii. Moja była gdzieś tu, zaraz jeszcze sobie zmierzę. Dokładnie tak, 14,5. O tu. I tak samo, mierzę sobie obwód talii, biorę 1/4 i sobie tutaj zaznaczam w tym miejscu. Kolejna rzecz to są wasze biodra, czyli również obwód bioder, 1/4 i sobie tutaj zaznaczacie. I mamy te punkciki, które później łączymy za pomocą linijki, albo jeżeli macie na przykład, ja to zawsze robię ręcznie, i takim łukiem i dzięki temu mam już górę. No i później jeszcze mierzycie sobie część waszą pachę, tak? Czyli ile ona powinna mieć. Jeżeli chcecie mieć taką bardziej głębszą, no to możecie ją zrobić tak bardziej wyciętą. I łączymy te wszystkie punkty. Tu będzie później szedł jeszcze rękawek. Czyli mamy moduł bluzki już narysowany. Te linie już nie są wam potrzebne. Nie wiem, czy to widać. Ale tak główna. Wycinając będę sobie jeszcze zostawiała po centymetrze z każdej strony, oprócz pachy i dekoltu, na podwinięcia, na szpię i na podwinięcia. I to jest nasz tył i zaraz zrobimy jeszcze przód. Teraz, kiedy mamy wycięty tył, skorzystamy z niego, żeby wyciąć przód i właściwie różnica będzie niewielka, bo w przodzie będziemy musiały zrobić tylko większy dekolt, chyba że chcecie mieć na przykład taki przy szyi, no to wtedy nie, i zakładki, zaszewki piersiowe, więc ja sobie odrysuję, bo tu mam położony tył, ja sobie ten tył mój odrysuję, wytnę tak samo i dopiero przymierzę na sobie i wtedy zaznaczę, gdzie powinnam mieć zaszewki piersiowe i jak głęboki dekolt z przodu chciałabym zrobić. I wtedy sobie mydełkiem zaznaczę, zdejmę i odrysuję i będzie można to wyciąć i tak naprawdę będzie przód i tył bluzki gotowy. No i będziemy zszywać. Yeah.
Jak widzicie, bluzka jest już wykrojona i teraz zostało nam ją podszywać. I tak, najpierw zszyję tutaj szef ramieniowy, później zszyję zaszewki i na końcu boki. I jak już to zrobię, wtedy wykroję sobie rękawki, które najpierw podwiniemy i wszyjemy do bluzki, a na końcu zostanie nam wykończenie dekoltu i dołu. Czyli właściwie jeszcze trochę roboty nam zostało, ale sama najmilsza. Jak widzicie, bluzka jest już uszyta, teraz zostało wszyć rękawki. Ja skorzystałam z wykroju, który mam tutaj, tak wiem, mój burdowy, ale jak widzicie, wycięłam go raz i cały czas mi służy. Zmierzyłam sobie oczywiście podkrój pachy i do tego dopasowałam rękawki. Mam już dwa wycięte, najpierw je zszyję, podwinę, a później wszyję do bluzki. Dokładnie tak. I będą rękawki. To co? Szyjemy. Kochani, no i bluzka jest już gotowa. Wygląda mniej więcej tak. Ja zrobiłam jednak dekolt taki w szpic i bardziej wycięty, bo skoro ma to być kreacja weselna, no to można by się pokusić o coś bardziej, na przykład tutaj fajny naszyjnik. Albo pomyślałam też, że można by było wokół dekoltu przyszyć na przykład perełki. Też by wyglądało, myślę, fajnie. Chociaż no właściwie koronka i perełki mogłoby być już za dużo, także w domu chyba spróbuję, przyszyję jedną czy dwie, zobaczę jak to wygląda. Jeżeli uznam, że całkiem ok, no to tak zrobię, no bo wtedy mam bluzkę od razu z udekorowanym, czy jakimś tam na przykład w formie naszyjnika i nie muszę się martwić o dodatki.
No i co ja miałam jeszcze powiedzieć na koniec? Aha, tak, strój dnia zobaczycie oczywiście w czwartek. Ja tutaj w tej bluzce nie dawałam żadnej podszewki, zrobiłam ją specjalnie przezroczystą, bo bardzo mi się to podoba, jak właśnie są bluzki na przykład takie koronkowe, a do tego na przykład spódnica tulowa i taki mam też plan właśnie na strój dnia, czyli żeby dół był tulowy, góra koronkowa. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, więc na strój dnia Was zapraszam na czwartek. Dzisiaj się już żegnam, no i do zobaczenia w kolejnych filmach.